Siemaneczko miało być merytorycznie, nie wiem czy tak wyszło. Musicie sami to ocenić. Majstrowi ile się przypomniało, tyle wam zdradził tych tajników zacierania betonu. Za dużo przebitek nie daje. Sami musicie zobaczyć co jest w filmie. Zapraszam do komentowania. Oczywiście subskrypcja i łapeczka mile widziane. Ostatni rzut się trzeba brać, bo już wszystko, kurde. Ktoś się pytał, jak walczymy z talerzami. To znaczy, tu jest ułatwione, bo z tego starego można wjechać na nowe. Tego to jak was sam biorę. Kurwa jedna. Nie zapinam tego w to. To się samo po prostu zapnie. Jak się zapnie, jak się nie zapnie, to się nie zapnie. Odkręcam. No a tego no to trzeba we dwóch po prostu. Do ciebie trochę. Dobra, i wszystko. Z drugą stroną jest trochę gorzej, by najlepiej jak jest trzech. Dwóch podnosi, jeden wyciąga talerz. No ładnie oddało wodę. Trzeba to drzyć. Dzisiaj zaczęliśmy o po 8 lać, no to już, a przyjechaliśmy na 18, no to godzina czasu, a przez godzinę to różne rzeczy mogą się wydarzyć, aczkolwiek no moim zdaniem no to się dotrze. Jak tam z tankiem? Powiem, że taki zbiornik na nockę to prawie mi starczy. Dzisiaj będę chciał trochę więcej ponagrywać z tego zacierania i z tymi łopatkami, ale nie wiem czy to mi wyjdzie, bo później w nocy to się po prostu nie chce gadać, bo to jest człowiekowi chce się spać. No i rzuci kamerę do samochodu, no i aby dotrzeć, jechać do domu. No ale dzisiaj na razie jestem zmobilizowany, żeby nagrywać jak najwięcej tego. To znaczy potłumaczyć, nie wiem czy ja to dobrze będę tłumaczył czy nie. Ale także jedziemy. Jadę, na razie się wyłączam i trochę tu trzeba odgarnąć to łączenie. Bo to jest po prostu, tam jest normalna posadzka pod tym, no, tylko wiadomo jak jest dolane, no to jest burdel, nie? No i dzisiaj oczywiście ani krzty wody nie było dolane do tych metrów. Nic, takie przywozili, że naprawdę pasowało nam. Tu w drzwiach jest deska, tylko o, tu jeszcze czuć pod nogami, że się ugina. To by było dobre pod posypkę, na pewno. No i tu wiadomo, obdeptane, a w progu jest, utniemy niżej druty i zostaną dzisiaj. Zostanie deska w progu. Zawsze tam, żeby się nie wyłamało, chociaż tu nie będzie żadnej winklówki, tylko będzie do... będzie dolane. Inwestor nie chce żadnych tam uskoków, bo mówi, jedzie tandemką, coś 25 ton nałożone, buja się, to takie dziwne uczucie, także nie chce. Będzie do czoła zalany podjazd i tyle. Dobra, palę maszynę, rozgrzewam sanie. Ona trochę zacina się, ale to idzie się przyzwyczaić. Słuchajcie, mamy godzinę 25. Zaczęliśmy o 18. Tutaj raz, dwie, trzy gruszki. Praktycznie już są pod łopatki. Aczkolwiek to jeszcze by można było przejechać talerzem. Ale ja zobaczę łopatkami tą stronę, bo tam po tamtej stronie jeszcze w ogóle nie mam zrobione talerzem przy ścianie. No i z tego powoli to ją sam ściągam, nie? A tą dużą no to trzeba we dwóch i najlepiej zjechać z tego betonu, bo co, jak poderwiesz talerz do góry, no to się wyrwie. Jak jest świeże w miarę, no to jeszcze to się zatrze, a jak jest już takie, na przykład ktoś później wjeżdża już na ten, na łopatki, no to może być problem, że tego się nie zatrzy. Nie wiem czy ja to dobrze wytłumaczyłem. Dobra, troszeczkę podkręcam,
na początku mniej. Jak najmniejszy kąt, ale no to też zależy inaczej. Trzeba mieć czyste łopatki, bo jak za nisko zrobisz, miałeś różne łopatki, to tak wyrwiesz. Nie czyściłem ich po ostatnim razie, także nie wiem, jak to się zachowa. Za wysoko to. Wysoko i moim zdaniem jeszcze jest za wcześnie na nie, bo strasznie duże mawy się robią. No tak, te mawy zlikwiduje się, ale no nie można tego przespać po prostu. Bo jak prześpisz, no to... No i ja mam taką zasadę, że jeżdżę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Czy to talerz, czy łopatki. Bo ona, jak ją... Na tej małej to tak tego nie czuć, ale na dużej... To jak ją poderwiesz tutaj do góry, to ona automatycznie ucieka w lewo. I ładnie ci wykańcza. No ja tak to sobie tłumaczę, no bo to jest ciężko tak bez złapania tego helikoptera wytłumaczyć. Robię sobie tak. Poczekajcie, ja wam powiem, jak to robię. Robię tak. O. Takie coś robię. Taką spiralę. Wiadomo, im ten beton jest twardszy, tym te łopatki leciutko, delikatnie podkręcam do góry, ale jak mam tu przy ścianie jakieś ubytki, no to nie muszę się męczyć talerzem, a łopatki mi to zagarną, aczkolwiek tu już widzę, że raz nie wystarczy, trzeba parę razy przejechać. To jest tylko i wyłącznie moje sugestie, bo ja nie jestem zawodowcem w tych sprawach, nie? Jeszcze muszę się uczyć. Aczkolwiek mieliśmy kiedyś taki beton. Kurde, głośno jak cholera, nie wiem, czy mnie będzie słychać. Mieliśmy taki beton, że o 11 był wylany, a o 17 mieliśmy to zadarte na szkło. No także... Tylko, że tam był jeden minus, bo nie było dachu. Było przejebane. Troszeczkę może jest za wcześnie, ale pół godzinki i znowu sobie wjadę. Też w tamtym roku ktoś mi mówił, pisał, znaczy się komentarz, że dwa razy talerz i dwa razy łopatki. No nie wiem, no jakoś kurde, no u mnie to się nie sprawdza. Robią, to ja nie czuję, żeby mi się kleiło do buta, nie? No tu pod nogami, no to w wejściu już jest za... No zresztą widać, nie? Trzeba uciekać.
Trzeba uciekać stąd i tyle. Ale tu czego chcieć? Tu już jest luk. Bo przy wylewaniu trochę było takie... Ta końcówka zawsze jest taka... Miszmasz. Stare z nowym. Ale i tak nie jest źle, bywało gorzej. Majtałem tą zacieraczką za szybko, człowiek chciał. No teraz trochę się podszkolił, trochę tam komentarzy się poczytało, no i się uczę po prostu, no bo inaczej to tego nie nazwę. Najlepiej jak tam są ślady moje, no najlepiej aby ich nie było, nie? Nieraz ciężko jest to później zarobić, nie? Tutaj to jest praktycznie pół godzinki, 40 minut i trzeba łopatki na dużą jedną przerzucać i już to próbować przycierać łopatkami. Może tu trochę za wcześnie jadę, ale już bym mógł to zrobić na skróty, nie? Że o, zrobić to tak. I nie jechać wcale. Zdejmowanie talerza. Najlepiej jak jest trzeci i weźmie ten talerz. Ale nie ma. I już. Jadę kolejny raz po 40 minutach. Przejadę, zakładam talerz i jadę na tamtą stronę. No, zaczynać od samego początku. Powiedział, że to jest palenie łopatek, no. Ale ja wiem. Jeżeli to nabłyszczanie całe jest w czas robione, to łopatki naprawdę się nie zużywają. No widać to, że to praktycznie to już jest dotarte. No można jeszcze raz to przejechać, ale... No tu widzicie takie skoki od glifówki. Widać to. To znaczy, że jest za świeże albo... za świeże po talerzu, albo za wysoko łopatki. I to szło aż dokąd, powoli je opuszczałem. Tu jeszcze skakało. A tu już było ok, tylko że tu jest bardziej przyspięte, nie? Ale są niżej. Godzina 1:30. I teraz widzicie jak jest, jak było lane, nie? Dotąd, o. I tam. To były dwie albo trzy gruszki, już nie jest, pamiętam. Później tam była jedna. No i tu bok i to dopiero było zalane resztę.
I tam to praktycznie co już się, to co jest matowe, to nie, tylko to dalej. To już jest zatarte, nie? To jest mój wyznacznik. No a tu jeszcze. Jeszcze chwileczkę, no ale to i tak jest dobry czas. Iść chwilę odsapnąć. I coraz bardziej to będzie się zbliżać, nie? To ten poblask, czy ten nabłyszczanie. No i mamy godzinę 5 rano. Halogen jak zwykle na przywitanie. Nowego dnia zaczynam rygać, mrugać, pulsować. Zostało tutaj, w samym wejściu, nie wiem, może dlatego, że po prostu wilgoć ciągnie, jest trochę mgła. Może dlatego. Tutaj jest, jakby ktoś się pytał, to jest dziurka i tu jest metal utopiony i to będzie ucho dospawane. Jak będą wrota, to będzie taki haczyk, żeby po prostu nie wystawało, nie kaleczyło opon. Dobra, zakładam kamerę. Mam okazję przejechać się tą dużą. Chłopacy już pojechali do domu, zostałem sam z tym, no bo naprawdę nie warto tutaj trzech ludzi, żeby się patrzyło, w sumie czterech ze mną, żeby się patrzyło, jak jeden trze, no bo tu naprawdę więcej niż na jednego to nie zostało. Ktoś tam mi pisał, że szpulka jak jest nierozwinięta, to też tak może być. No tu widzisz, drogi widzu, że tutaj nie ma szpulki. Szpulka jest dopiero tu jest podłączone. No jest tego kabla trochę, no nie mogę powiedzieć, że nie. Kurde, no świetnie to wyszło, naprawdę jestem zadowolony, poza tym jednym kurwa miejscem. Też już bym pojechał chętnie do domu. Zanim go odpalę, to jeszcze zasada działania, no bo to w sumie to tylko jest taki ruch, o, góra, dół. I on przeważnie w lewo ucieka. Dlatego to zawsze się w lewo odbywa. I też ładniej zagarnia w lewo. Się zamyka. Godzina czasu, a już widzę, że jest. Już ma to wieje, już się nie marzę. Osobiście mi się jeździ lepiej tą krawędziówką, no jednak to trzeba trochę trzymać, a tam. Tamtą to jak coś widzę przy ścianie, to sobie dojadę, a tak to tu już nie dojedziesz do ściany. Tam ktoś się jeszcze pytał, dlaczego nie sypiemy. No to nie jest moja decyzja, tylko decyzja inwestora. Dzisiaj to już wczoraj w sumie rozmawiałem z takim też panem, co stawiał w tamtym roku
80 na 20, no to posypka plus ten preparat, no to wyniosło go 8 koła, no ale w tamtym roku trochę inne ceny były. To by trzeba dołożyć pewnie jeszcze raz tyle, no. No zaraz też ktoś może powiedzieć, że co? Że taka inwestycja, no to te, nie wiem, 16-15 tysięcy to już nie robi różnicy. No każdy jest, każdego sprawa indywidualna, ja tu nie będę się wtrącał, jakoś namawiał. Panowie, mamy to, godzina 8 rano. 8 rano dopiero to doszło. Co tu powiedzieć na zakończenie? To na przykład, że trzeba to ciąć. To znaczy 2/3 już jest prawie pocięte. Zostały te trójkąty. No a to trzeba jutro, to trzeba jutro ciąć ostro. Poszło około 160 metrów sześciennych betonu. Kurwa, nie wiem co. O jest. Nie wiem co mam gadać, bo normalnie tak mi się spać chce. Chyba trzeba po prostu skończyć ten film. Pożegnać się. Do następnego. Trzymajcie się, cześć. Gorzej jak się prześpi.